Teraz, drodzy słuchacze, wieczór wspomnień o kabarecie Momus. Zobaczycie Państwo program oparty na repertuarze tego pierwszego warszawskiego kabaretu. A przedtem zabierze głos założyciel Momusa, dyrektor Arnold Szyfman. Witam szanownych słuchaczy. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest Momusowi, który w odróżnieniu od figlików jest naprawdę kabaretem, bo figliki właściwie były tylko teatrzykiem, kabaretem artystycznym pierwszym w Warszawie. Jak do tego doszło? Przecież ja nie miałem zamiaru mojego życia poświęcać kabaretom. Gdy przyjechałem do Krakowa w 1908 roku, do Warszawy, w 1908 roku z Krakowa, miałem zamiar założyć teatrzyk, tak jak w swoim czasie w Krakowie, wyłącznie poświęcony sztuce dramatycznej, teatralnej. Tymczasem trudności lokalowe, trudności finansowe okazały, że ten plan jest niewykonalny. Wtedy zwrócono się do mnie i zaproponowano mi salę, dawną restauracyjną Stępka przy Placu Teatralnym, z tym, żebym ja ją objął i tam zrobił teatrzyk. Pokazało się, że to niemożliwe i wobec tego zrobiłem kabaret. Czysty, klasyczny, artystyczny kabaret. W restauracji, przy stolikach, wiedząc o tym, że teatru mogę się nauczyć i tam, bo zwracam uwagę, że byłem wtedy młodym, bardzo młodym i wiedziałem, że doświadczenia, które zbiorę w tym kabarecie, będą mi służyły na przyszłość. Zapytacie po pierwsze, może nie wszyscy, ale w każdym razie wielu, dlaczego nazwa Momus i co to jest Momus? Momus było to kiedyś pismo satyryczne założone przez Alojzego Żółkowskiego, bardzo popularne, bardzo znane. Momus jest w ogóle bożkiem satyry, jak wiadomo z mitologii. I tenże Momus był rzeczą, która była w powietrzu. Nazwa jego była w powietrzu. Ja tę nazwę po prostu wziąłem i ta nazwa okazała się bardzo popularną i dzięki niej także, między innymi, ten teatr stał się bardzo lubianym, bardzo popularnym. W tej chwili powinienem wam złożyć relację z tego wszystkiego. Jak ja zakładałem ten teatr, jak ja to wszystko robiłem, jak to długo trwało i tak dalej, i tak dalej. Jednakże ja proponuję inną formę, mianowicie formę pewnego rodzaju wywiadu, do którego byśmy zaprosili pana Kazimierza Rudzkiego, który w tej chwili kończy przedstawienie, albo już skończył prawdopodobnie w Syrenie i za chwilę tuż pewno się zjawi. On by mnie zapytywał, ja bym odpowiadał. Mi się zdaje, że ta forma będzie dla was przyjemniejsza i łatwiejsza, aniżeli relacja czy opowiadanie, które musiałoby trwać na pewno 20 czy 25 minut. Nauczony doświadczeniem krakowskim, szukałem dla Momusa przede wszystkim aktorów o charakterze kabaretowym. Ale w tym czasie kabaretów jeszcze w Warszawie nie było. Nie było skąd brać. I wtedy jednym z ludzi, który mi bardzo pomagał w tej sprawie, był Henryk Małkowski. Również aktor przyszły Momusa, później aktor Teatru Polskiego i do dziś dnia współpracownik Teatru Polskiego. Więc restauracja zamieniła się na kabaret. Jak krytycy twierdzili, restauracja niezbyt dobra i droga, ale ona miała świetny punkt tuż obok Teatru Wielkiego i jak wiadomo, na Placu Teatralnym i jak wiadomo, z przedstawień
ludzie z Narodowego, z Letniego, z Nowości, z Wielkiego szli wieczorem na kolację. Otóż właśnie chodzili do Momusa. I w tymże w Momusie gromadziła się elita społeczeństwa ówczesnego. Mianowicie gromadzili się artyści, literaci, burżuazja, składając się z finansjerii arystokracji warszawskiej. Ale mam wrażenie, że teraz jest chwila, bym poszedł na scenę, bo postrzegłem przed chwilą, że kolega Rudzki z Syreny przybył. Jesteśmy na scenie stworzonej kiedyś przez Edwarda Trojanowskiego, młodego malarza, później profesora Akademii Malarskiej i przez niego była skomponowana ta scena i staraliśmy ją mniej więcej tak odtworzyć, jak ona wyglądała. Była bardzo, zawsze... Bardzo dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Przepraszam za chwilę spóźnienia, ale i przepraszam, że przerwałem panu dyrektorowi. Nic. Słyszałem tutaj na korytarzu, że pan dyrektor mówi o scence, więc jesteśmy na tej scence, która jest odtworzona. Mniej więcej tak odtworzona jest, jak była. Z tymi kwiatuszkami, kwiatuszkami i z tą częściowo salą, którą tu widać. A i 50 lat temu tu siedziała tu publiczność, która dzisiaj jest przy telewizorze. Przy stolika. I szampan. Przy stolikach, tak, szampan, rozumiem, tak. Tak, oczywiście państwo mogą to zrobić, jeżeli chcą. Oczywiście. Słuchacze, tak, to jest dozwolone. Tak. Ja przepraszam, przerwałem. Pan dyrektor mówił o tej scence, o tym, że publiczne, że restauracja i zaczął mówić, zdaje się, o aktorach. O aktorach. Otóż najważniejszym zagadnieniem było znalezienie grupy aktorów takich, których byśmy dzisiaj nazwali aktorami kabaretowymi. Ale przecież otóż nie ich było nie było. Nie było. A co były było? Tak zwane szantany i tingle. To były instytucje, w których występowały tancerki zagraniczne, żonglerzy, sztukmistrze rozmaitego rodzaju i jakieś od czasu do czasu śpiewaczki polskie wyranżerowane. Ja przepraszam bardzo, panie, czy tingle i szantany to były te lokale, do których rodzice nie pozwalali chodzić córkom? Tak, tak, nie wolno, bo młodzież tam nie mogła chodzić. Nie powiem. Otóż poszukiwania za aktorami dali w krótkim czasie ten rezultat, którego nie mogłem osiągnąć w Krakowie. Bo od pierwszej chwili znalazł się Alfred Lubelski, medyk z Paryża, tam studiujący, tutaj przyjechał, bo mu się jakaś panna podobała i chciał się z nią ożenić, rzeczywiście się z nią ożenił. To z Paryża się do Warszawy przyjeżdżał, tak. Co za czas. I przyjechał tutaj i powiedział, że on na kilka miesięcy zostaje w Warszawie z powodów tych, wiadomo, małżeńskich przygotowań i tenże Lubelski gotów był wystąpić. Przerwę. Po kilku, przerwie, tak. Po kilku dosłownie minutach rozmowy zdecydowałem się na jego udział i od tej chwili Lubelski był jedną z gwiazd pierwszego rzędu. To był ten słynny piosenkarz, Alfred Lubelski, od dymka z papierosem, od Białego Pokoiku. Białego Pokoiku szczególnie i śpiewak, i kompozytor po części, w ogóle muzykalny niezmiernie. Drugim, którego znalazłem, był Zygmunt Trojanowski, znakomity recytator, brat Edwarda Trojanowskiego, malarza, uczeń Politechniki, zresztą student Politechniki, którą nie wiem, czy kiedykolwiek ukończył, bo więcej go ciągnął teatr, aniżeli Politechnika. Wreszcie po kilku miesiącach przybył już teraz z Paryża Leon Schiller, którego piosenki oczarowały Warszawę. On przybył o tyle szczęśliwie jeszcze, że przybył tuż po Lubelskim. Lubelski wyjeżdżał do Paryża, on w tym samym tygodniu przyjechał drugi paryżanin Schiller. I Schiller znowu stał się dosłownie gwiazdą teatru, którą się zachwycali wszyscy, aczkolwiek jego żar był zupełnie inny. Sam sobie akompaniował, tak. Oczywiście sam śpiewał, sam pisał teksty i często muzykę. Poza tym byli aktorzy znani, jak Henryk Małkowski, którego znacie i który jest dziś jeszcze aktorem Teatru Polskiego, Leśniewski Józef, znakomity, zupełnie wyjątkowy, parodysta. Aktorów, świetnie, Kamińskiego, na przykład rozmowa z Kazimierzem Zaleskim, ówczesnym dyrektorem i krytykiem, i redaktorem, i tak dalej, należała do arcydzieł pewnych humoru, których właściwie dzisiaj się już nie spotyka na naszych scenach. I wreszcie młody, zupełnie chłopak się zgłosił, nazywał się, myśmy go nazwali nie Henryka, Henio Domański, który tak nadzwyczajnie śpiewał kuplety i tak doskonale grał na jakimś małej maszynce takiej ręcznej,
że myśmy właściwie z przyjemnością go zawsze i codziennie słuchali, to samo co publiczność, i ta mała jego sztuka w gruncie rzeczy dzięki jakości znakomity wykonywania okazała się, że jest prawdziwą naprawdę sztuką. Ja przepraszam, ja chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj prócz jubilata dyrektora Arnolda Szyfmana będziemy gościli również i Henryka Małkowskiego. Tak, i tego Henia. Już nie Henia Domańskiego, Henryka, a pana Henryka Domańskiego, dlatego że to jednak 50 lat minęło, więc oczywiście człowiek trochę dojrzewa. Dojrzewa, nie starzeje się. Najtrudniej było z kobietami. Do pierwszego programu z największą trudnością znalazłem, zresztą to znalezienie zawdzięczam Małkowskiemu, który to w swoich pamiętnikach opisał, Mary Mrozińską, która okazała się stworzoną do kabaretu. Słynna Mary Mrozińska, zawsze później, rodzice opowiadali, bo tyś nie widział Mary. Później była aktorką Teatru Polskiego, grała świetnie w rozmaitych doskonałych sztukach, jak na przykład w sztuce Bernarda Shaw, pierwsza sztuka Fanny i innych. Drugą, i ona była pierwszą, przepraszam, ona była pierwszą i długo jedyną i dlatego nazwano ją jedynaczką. Po niej przyszła jeszcze po kilku miesiącach w programie Starej Warszawy, zjawiła się po raz pierwszy Józefa Borowska i wtedy były dwie jedynaczki. I to były gwiazdy właściwie tego teatru, które do samego końca ukazały, miały stale ogromną popularność, atrakcyjność, ale byli poza tym naprawdę świetnymi aktorkami. Panie dyrektorze, a publiczność dopisywała zawsze, co wieczór? Pełno było, właśnie co noc. Tak, co noc. Bo przedstawienia odbywały się o 12 w nocy, dopiero zaczynały. Tak, bo Państwu się zdaje, że jest późno, że zobaczą za chwilę program Momusa odtworzony jakoś. Tak. A to jest w ogóle godzina, gdzie jeszcze zamknięty był lokal wtedy. No tak, proszę, o tej porze było zamknięte, proszę, dopiero o 12. Tak, bez tych spojrzeń i patrzeń na zegarki, bo to jest nieprzyjemne dla nas. Pierwszego jednak dnia, kiedy nastąpiło otwarcie, przedstawienie zaczęło się o 1 nad ranem. Ponieważ prócz solowych numerów, aktorzy się w ogóle nigdy nie spaźniają, proszę pana. Prócz solowych numerów przygotowaliśmy małą, lekko polityczną rewię, którą oczywiście cenzura wstrzymała, nie puściła i tylko dwa numery się pokazali. Jeden, w którym wystąpił Henryk Małkowski z Antygoną jako Kazio Zaleski, dyrektor szkoły aplikacyjnej, a drugi był o Reichmanie, dyrektorze Filharmonii i także w jednym okresie Opery Warszawskiej, o jego mistycznych koncertach. Te dwa numery zupełnie apolityczne przeszły. Natomiast wszystko inne, co miało jakiś najdrobniejszy związek z polityką, było zabronione. Dodam jeszcze, że mieliśmy kilku bardzo dobrych muzyków, jak Schiller, Kurpiński, Marczewski, bardzo znany później w Teatrze Polskim, Jerzy Boczkowski, autor także doskonałych pieśni. Późniejszy dyrektor Kwiproquo, Adam Elertowicz, który był świetnym akompaniatorem. I jak powiadam, prócz Trenerskiego mieliśmy kilku koło siebie malarzy. Karykaturzysta Stanisław Szreniawa-Rzecki, który żyje w Krakowie z rzeźbiarzem. Dali. Kabaret konserwuje, proszę Państwa, radzę słuchać, konserwuje. Kazimierz Lasocki, znany bardzo malarz, który umarł dopiero przed kilku laty, malarz wsi Polski, i Stanisław Kuczborski, wysokiego gatunku malarz, którego obrazy dzisiaj w domach prywatnych trudne są do znalezienia, są tylko w muzeach. Ja przepraszam, mam takie pytanie, panie dyrektorze, znaczy, jeżeli się zaczynają przedstawienia o 12, to publiczność, która tam przychodziła, to raczej byli ludzie, którzy na nocnej zmianie nie pracowali, albo rano nie pracowali. Nie. Siedzieli do 3, do 5, do 6 rano, co zresztą oni bawili się i pili, a myśmy ciężko pracowali i po prostu zrywaliśmy sobie zdrowie. Po kilku miesiącach, mając dobre zdrowie, bo jeszcze i dzisiaj mam niezłe, zerwałem zdrowie tak, że musiałem 3-miesięczne życie wakacje nocne zrobić. Okazuje się, że życie nocne dobrze konserwuje, proszę Państwa, bardzo dobrze konserwuje. I wreszcie ostatnia grupa współpracowników to byli autorzy, tacy jak Boy, Schiller, Leon Choromański, Teofil Modrzejewski, Jan Mirek Poznański, bardzo zdolny człowiek, Lemański zapomniany, Jan Lemański, Stanisław Mar i cała generacja młodych autorów dramatycznych. Wielu z tych pracowników znalazło się później
w Teatrze Polskim albo w innych teatrach, czy w innej instytucji na wybitym stanowisku. Schiller był znakomitym reżyserem, a najlepszym prawdopodobnie w całej epoce. Boy był przez jeden rok kierownikiem literackim teatru. Marczewski był kompozytorem naszego teatru i tak dalej, i tak dalej. Dzięki o innych kabaretom już powiedziałam. Oni wszyscy weszli do teatru. Panie dyrektorze, pan dyrektor wyszedł z MOMUS-a, żeby organizować dalsze moje życie. Dalsze moje życie, ponieważ MOMUS był dla mnie po prostu tym miejscem, w którym ja poznałem ludzi, może nie zawsze znakomitych, ale ludzi mających pieniądze i ludzi, którzy chcieli pomóc teatrowi i stworzyć teatr. Między innymi na czele byli tacy ludzie jak przede wszystkim Tomasz Potocki, Stanisław Lubomirski, Leon Goldsztant, Franciszek Karpiński, Adam Zmieszczański. To była ta finansjera, która potem założyła spółkę dla budowy teatru. Ta finansjera, która Julian Toloczko i tak dalej. Oni bywali często w MOMUS-ie, oni potem dali pieniądze na teatr i pozwolili mi wziąć się do stworzenia Teatru Polskiego. Zrozumieli ideę Teatru Polskiego, zrobili wszystko, co do nich należało i muszę powiedzieć, że dzięki nim rzeczywiście Teatr Polski w 2 lata później, bo ja w 10 roku wystąpiłem, w 1912 roku teatr był gotów, a w 1913 nastąpiło otwarcie teatru. Ale od kabareciku się zaczęło. Od kabareciku się zaczęło. Panie dyrektorze, to może zrobimy tak, że pokażemy jakiś taki program, który byłby przeglądem repertuaru MOMUS-owego. Tak. To jak? To ja mam teraz podziękować panu dyrektorowi, pan dyrektor prowadzi, tak? To ja na razie serdecznie dziękuję. Pan dyrektor zamieni się w widza. Ja w takim razie zabieram się. Bardzo dziękujemy dyrektorowi Szyfmanowi. Proszę państwa, to jest jednak dzień dosyć niezwykły, bo Arnold Szyfman obchodzi dzisiaj właśnie 50-lecie istnienia MOMUS-a i założenia MOMUS-a, prawda? Dlatego, jak państwo uważają, jestem pontyfikalnie ubrany uroczyście. Proszę zwrócić uwagę, prawda? Chusteczka, bo to jednak jest jakiś dzień. I ja chciałem państwu powiedzieć, bo oczywiście wszyscy sobie mogą wyobrazić, że kabaret w nocy się zaczynał, że tam kopocha, rozrywka, igraszki. O nie, szanowni słuchacze, i tam padały ważkie słowa, i tam była jakaś szkoła wielkiej moralności, i tam się mówi o obyczajach, i tam rozsypywano garściami złote myśli na tematy życia rodzinnego, rodziny jako takiej, jako komórki społeczeństwa. I tam padały słowa ważkie, które wychowywały. Tak, może się trochę zagalopowałem, ale to dlatego, że dzisiaj jest taki dzień uroczysty i rzeczywiście sytuacja jest raczej nadająca się do większych wzruszeń. Dlaczego o tym wspominam? Bo tam Boy napisał swoje słynne orędzie, czyli tak zwane kilka słów w obronie świętości małżeństwa. To było napisane 50 lat temu, ale dzisiaj powtórzą to orędzie państwu za chwilę Halina Kosobucka i Aleksander Dzwonkowski. Dziwny jakiś w pojęciach szerzy się zamęt, czy małżeństwo to kpiny, czy też sakrament. Jakaś zaraza padła na wszystkie nasze stadła, zamiast siedzieć spokojnie, wszystko dziś w wojnie. Dawniej ktoś się raz złączył w Bożym przybytku, wiedział, że ma do śmierci trwać w swym korytku. Rozumiał, że ten związek to twardy obowiązek, dwie dusze w jednym ciele, wszelakim niedzielę. Co Bóg komu przeznaczył, brano w pokorze. Nikt nie robił grymasów, że tak nie może. Cel przyświecał im wzniosły, dziadki ku górze rosły. No i tak się tam żyło, jakoś to było. Jakież dziś społeczeństwa przyszłość ma szansę, skoro ludzie z małżeństwa czynią romanse. Dziś czy prosty, czy krzywy, każdy chce być szczęśliwy. A to czysta wariacja, ta demokracja. Wszędzie dziś do narzekań widać tendencje, wszędzie skargi na mężów, impertynencje. Trudno, mój miły Boże, każdy robi co może, wszakże nie jest nikt z panów pułkiem ulanów.
Owdzie znów mąż troskany krzyczy orety, jak to ja mam żyć z gęsią zamiast kobiety. Są i takie wypadki, fakt znów nie jest tak rzadki. Spojrzyj pan po tej rzeszy, to cię pocieszy. Tam znów młode dziewczątko wprost od ołtarzy staje w progu sypialni z powagą w twarzy. Zapowiada ci ostro, że chce być tylko siostro. Moja słodka pieszczotko, bądźże choć ciotką. Wszystko dziś rozwodami sobie urąga, separacją od stolu, no i szezlonga. Łączą się parki lube z sobą niby na próbę, nim nie znajdzie się czego przyzwoitszego. Gdy więc takie dziś macie kapryśne gusty, nie mieszajcież kościoła do tej rozpusty. Kto ma interes pilny, niech bierze ślub cywilny. Trzeba znaleźć w tym celu pokój w hotelu. Trzeba znaleźć w tym celu pokój w hotelu. W głosie podkreślającym jakżeż słusznie potrzebę rozwoju hotelarstwa w Polsce przechodzimy do innych mogusowych produkcji, mianowicie do piosenki Płochego Młodzieńca. Tekst tej piosenki napisał Leon Choromański, popularny momusowy autor, a muzykę słynny wówczas Wiktor Krupiński, o którym tutaj już była dzisiaj mowa. Tytuł piosenki Za parawanem. Jeżeli wspomniałem o Płochym Młodzieńcu, kogo państwo za chwilę mogą zobaczyć? Wieńczysława Glińskiego. Gdy byłem dzieckiem, miłym, kochanym, obiecującym i rozbrykanym, ukradczy jabłko z cudzego drzewa, jak to zrobili Adam i Ewa, co się chowali w krzaczki przed panem. Kryłem się cicho za parawanem. A kiedy byłem sztubak zielony, szczęśliwy bosko, bo bez małżony, by list napisać różowy tkliwy do pensjonarki adurodziwej z niebieskim okiem i cienkim stanem. Kryłem się skromnie za parawanem. Ła! A potem, kiedym przy dzbanie siadał, z winną jagodą o gwiazdkach gadał, aby mnie ludzie nie obmówili, by nie zmącili tej cudnej chwili, z wnętrzem po brzegi trunkiem nalanym, kryłem się chyłkiem za parawanem. A kiedym kochał się w cudzej żonie, wiecie, kto stawał w naszej obronie? Kto był powiernik wzniosłej miłości, tkliwych czułości i omdlałości? Ach, wtedy z łonem, mile wezbranem, kryłem się z lubą za parawanem. A kiedy na mnie śmierć już zastuka, kiedy się po mnie otworzy luka, kiedy mnie diabeł z długim ogonem przed Lucypera postawi tronem, proszę was, z okiem we łzach wypranem, czarnym zasłońcie mnie parawanem. Proszę państwa, tak jak i w Zielonym Baloniku Krakowskim, i w figlikach, o których miesiąc temu mieliśmy tutaj sposobność mówić, tak samo i w Momusie, w tym pierwszym warszawskim kabarecie, zupełnie odrębny dział stanowiły piosenki i ballady Leona Schillera. Muszę państwu powiedzieć, że dzisiaj znakomitym kontynuatorem jego wielkiego mistrzostwa w interpretacji piosenek
mistrzostwa Leona Schillera jest Józef Kondrat, który przez długie lata terminował u samego wielkiego mistrza. Oczywiście wiecie Państwo, że Józef Kondrat jest aktorem dramatycznym i możecie go oglądać i w sztuce musical, i w sztuce opera za 3 grosze. Ciekawe, że obie te sztuki mają tytuły bardzo muzyczne, które odpowiadają również zamiłowaniom Józefa Kondrata. Tym zamiłowaniom, za które my jesteśmy mu szczególnie wdzięczni. Usłyszą Państwo za chwilę piosenkę balladę z repertuaru Leona Schillera zatytułowaną Stary żebrak. Miałem banknotów stosy w przód, a w kasie dźwięczące dukaty. Złota, brylantów, perel w brud, fortunę magnacką przed laty. Hej, złotko me, gdzież ono gdzie? Powiedz mi, złoto włosa dziewko, w paluszkach twych stopiło się. Dziś chodzę po nocy ze śpiewką. Miałem ja ongi, pański dwór, po palacu mym snuły się sługi. Lecz kiedy zmalał złotawór, wszystko zabrał mi lichwiarz za długi. Hej, włości me, gdzież one gdzie? Powiedz mi, złoto włosa dziewko, o jakże ja kochałem cię. Dziś chodzę po nocy ze śpiewką. Olśnił cię wściekły przepych mój, więc jak dama się wielka stroiłaś. Milszym jednak był ten strój, w którym dawniej po knajpkach chodziłaś. Hej, skarby me, gdzież one gdzie? Odpowiedz, złoto włosa dziewko. Sprytnie zawczasu uwiozłaś je, dziś chodzę po nocy ze śpiewką. O, gdybym jeszcze dwór mój miał, moje skarby i moje talary, wszystko bym znowu tobie dał, ale żebrak i bardzo już stary. Hej, szczęście me, gdzież ono gdzie? Odpowiedz, złoto włosa dziewko, dziś twój kochanek z głodu mrze i chodzi po nocy ze śpiewką. Proszę Państwa, w trosce o udostępnienie szerokim rzeszom, że nie użyję słowa masom, w trosce o tej udostępnienie jak najlepszej literatury, Momus postanowił u samego Boya zamówić powieść psychologiczną. Powieść, która by w jakiś sposób trafny, taktowny oddawała stany uczuciowe, czyli tak zwane konfliktowe sytuacje na szczeblu dwojga serc, że nie wspomnę o ludziach. Tytuł tej powieści brzmiał Stefania. Tę małą perełkę literatury młodzieżowej zaprezentuje Państwu za chwilę Irena Kwiatkowska. Kto poznał panią Stefanią, ten wolał od innych panią. Coś już w niej takiego było, że popatrzeć na nią miło. Oczy miała jak blawatki i na sobie ładne szmatki. Chociaż to rzecz dosyć trudna, zawsze była bardzo schludna. Aż mówił każdy przechodzień, ta się musi kąpać co dzień. Choć męża miała filistra, w innych rzeczach była bystra. Jeździła aż do abacji po temat do konwersacji. Prócz tego natura szczodra dala jej beladne biodra. Raz ją poznał jeden malarz.
który często pijał anasz. Jak zobaczył ją na fiksie, zaraz w niej zakochał w miksie. W uszach miała wielki topas i wycięta była popas. Przedtem widział różne panie, ale zawsze bardzo tanie. I do swego interesu miały dosyć podle desu. Strasznie się zapalił do niej. Wszędzie za Stefanią goni. Miał kolorową koszulę i przemawiał bardzo czule, żeby dała mu natchnienie. Ale ona mówi, że nie. Że umie kochać bez granic. Ale to też było na nic. Potem mówił jej na raucie, dałbym życie, żebym miał cię. Jak zobaczył, że nie sposób, poszedł znów do tamtych osób. Ale już zaraz za bramą mówił, że to nie to samo. Takiej dostał dziwnej manii, że chciał tylko od Stefanii. Bo to zawsze jest najgłupsze, kiedy kto się przy czym uprze. Mówili mu przyjaciele, czemu jesteś takie ciele? Z kobietami trzeba twardo, a nie cackać się z pulardą. Więc jej zaczął szarpać suknię, a ta jak na niego fuknie. Wtedy stracił całkiem humor i upijał się na umor. Potem do Stefanii Lubej list napisał, dosyć gruby, że to będzie znakomicie, jak sobie odbierze życie. A ona myślała chytrze, to by było nie najbrzydsze. Lecz jak przyszło co do czego, jakoś nic nie było z tego. Potem znowu za lat kilka przyszła na nią taka chwilka i myślała, czy to warto było być taką upartą. Lecz tymczasem mu wychłudło, bo już była stare pudło. Tak to ludzie trwonią lata, że nie są jak brat dla brata. Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Proszę Państwa, to właśnie wtedy narodziła się ta sławna, złota myśl, ta mobilizująca dwie osoby, bo zna się to powiedzenie, a nie pamięta się jego historii. Użyłem słowa mobilizująca nie bez tak zwanej kozyry. Jeżeli ktoś z Państwa myśli, że wtedy nie było tak zwanych piosenek mobilizujących, to jest w błędzie. To się zaczęło wtedy i to Boi zaczął. Boi napisał pierwszy pieśń ku pokrzepieniu serc. Powtarzam słowo, słowo jest ważkie. Pieśń ku pokrzepieniu serc, a napisał Boi. Pieśń nazywała się Rozkosze życia. Pieśń jest liryczna, ja bym prosił o trochę nastroju, bez tych niewczesnych uśmieszków. Tak, chwila ciszy, skupienia i słuchamy. W roli pokrzepiciela Aleksander Dzwonkowski. Wszystko dziś biada, lepiej wcale nie żyć i pesymizmu słychać zewsząd jęk. A jednak Państwo, zechciejcie mi wierzyć, życie jest piękne. Życie ma swój wdzięk. Umieć je cenić to pierwsza zaleta. Nie żądać więcej niż nam może dać. Wówczas, braciszku, jak mówi poeta, garściami rozkosz, że zewsząd będziesz brać. Choć wszystko wezmą ci losy przeciwne, pociechę pewną zesłał dobry Bóg. To, że tak powiem, szczęście negatywne. Tego nie wydrze ci najstroższy wróg. Gdyś tego szczęścia przeniknął sekreta, pogodny idziesz wśród gromów i burz. Gdzie nogą stąpisz, jak mówi poeta, wszędzie ci życie kwitnie wieńcem z róż. Wszędzie radości znajdziesz nowe źródło i do rozpuku śmiejesz się raz w raz. Patrzysz, jak grzebie jakieś stare pudło. Pomyślisz sobie, na mnie jeszcze czas. Przystaniesz sobie za drumienką z boku, posłuchasz śpiewu i żalobnych mów. Dziewczątko małe uszczypniesz gdzieś w tłoku, już się od dawna tak nie czułeś zdrów. W zimowy wieczór spieszysz do teatru, fotelik miękki rozkosznie się wtuli. Ciepło, zacisznie, ni śniegu, ni wiatru, tragedii sobie wysłuchasz jak król.
Po piątym akcie prosto na kolację. W gazetce znowu jest nowinek dość. Tutaj masz bankructwo, tam znów licytacje. Z trzeciego piętra zleciał jakiś gość. Tak sobie chodzisz, wesoły jak ptaszek. Radosną wszędzie życia widzisz twarz. Wreszcie znużony i syt już igraszek. Wracasz do domu, własny kluczyk masz. Słychać szmer jakiś, zaglądasz przez szparkę. I jak tu człowiek się nie cieszyć ma? Tam ktoś tętego, właśnie twą kucharkę. Pomyślisz sobie, dobrze, że nie ja. Śmiejesz się blogo przed zamknięciem powiek i dziękczynienia czynisz korny gest. Byle chciał tylko, znajdzie szczęście człowiek. Nie ma co mówić, dobrze jest jak jest. Więc choć świat biada, że lepiej wcale nie żyć i pesymizmu słychać zewsząd jęk, najmilsi bracia, zechciejcie mi wierzyć. Życie jest piękne, życie ma swój wdzięk. Tak, proszę państwa, poważny człowiek, aktor na stanowisku, żeby takie kuplety. No bo to jest właśnie kabaret. Ja muszę państwu powiedzieć, że MOMUS jest ciągle jeszcze niedocenianym ośrodkiem, no może nie naukowym, ale jakimś ośrodkiem kulturalnym sprzed lat 50. Bądź co bądź, MOMUS dbał nie tylko o literaturę piosenkarską, MOMUS również potrafił czcić rocznice kulturalne i naukowe. Tak się zdarzyło, że w 100. rocznicę urodzin samego Darwina, a w 50. rocznicę ukazania się jego słynnej pracy o pochodzeniu człowieka od małpy czy małpy od człowieka, to już są szczegóły, nie będziemy ich rozważać, przecież nie ma na to czasu, ani nie miejsce po temu. Ale w każdym razie w tym dniu rocznicowym Leon Chormański, przysięgły autor MOMUS-a, napisał okolicznościowy utwór zatytułowany Protest Małpy. Bliższych szczegółów na ten temat w charakterze informacji udzieli państwu za chwilę Andrzej Łapicki. Ha! Nowa potwarz gotowa! Piękny światek, ani słowa. Wisisz sobie na ogonie w puszczy w zielonym salonie, a tu obmawia cię Darwin, oszczerca, wyrodek Larwin. Mówi, że człowiek od małpy pochodzi, zaiste, zacny dobrodziej. Myślał, małpom tem dogodzi. Choć wyniosła jak kolumna, choć jak indor ludzkość dumna, małpie przecie nie dorosła i pochodzi wprost od osła. Dowodów? Będą dowody, pocieką jak z dzbanów miody. Czy małpa się z zachwytu ploni, kiedy usłyszy skowyt gramofonii? Czy małpa maluje buzię? Czy bierze w kleszcze swą nuzię? Czy choć z rodu cienka w pasie, gorsetem tak zaciska się, że aż dech w piersiach zapiera, jak czyni ludzka megiera? Czy małpy jako samiczki czczą podwiązki i spódniczki i bezmyślności kapliczki? Czy z zakalcem piekąc placki jęczą, ach, ten Jul Słowacki? Czy małpa, choć ubrana w kort, helpi się? Jam paradoks, lord, nie znoszę tych krajowych mord. Czy chociaż wolna od sromu wie, co to przyjaciel domu? Czy wyniośle kaldun nosi miliony w łapach miętosi, kiedy inna małpa żebrze w uporczywej nędzy febrze? Czy małpa w piersi się bije, cnotę sławi, ale tyje w łotrostwie, nim skręci szyję? Czy kasy społeczne grabi? Czy gnie się na widok hrabi? Czy na starość jeździ w wózku? Czy szepleni po francusku, helpiąc się galską kulturą i pomadkową fryzurą? Że ludzkość zwolna małpieje, że jej przyszłość lepsza dnieje, a to znowu co innego. Trzeba przyznać, od Noego postęp jest. Już pierwsze lody złamane. Dowodem? Mody. Co wymyśli Paryż, majster? Przystaje wszędzie jak klajster. Świat swych obowiązków świadom kładzie to na się z paradą. Dziś bufiasto, jutro kuso. Za modą wszyscy iść muszą. Gdzie był feston, dziś rozporek. Szykuj do placenia worek. Małpa się z uciechy śmieje, patrząc, jak ten świat małpieje. Niewiasty, po co wam Darwin, gdy macie do buzi karmin? Tylko świat bardzo uczony może takie pleściądrony, że człowiek od małpy zrodzony.
jedyna małpy pociecha, że w Polsce wszyscy od Lecha. Bo gdyby było inaczej, pęklaby małpa z osmaczy. Niech wam Leb Darwin zawraca, a małpa do lasu wraca. Co? Zostać z wami? Wejść w lożę? Boję się skaz na honorze. Małpa zczłowieczyć się może. Pości, cóż, zwykła nocna jawno grzesznica, moja kochanka żyje miłością, to nie umniejsza wcale jej biedy. Tanio sprzedaje miłość swym gościom, mnie naturalnie kocha na kredyt. A ja nie pytam, jak z czego żyje, któż by tam takich dochodził rzeczy. Ptaki niebieskie, polne lilie, ponoć sam Pan Bóg miewa w swej pieczy. Chasem zarzuci chustę na główkę i gdzieś na miasto w noc się wynosi. A gdy powróci, da mi złotówkę lub papierosa dla mnie wyprosi. Sypiamy w dwójkę gdzieś tam pod strychem na gołej zimnej wilgotnej ziemi. W nocy mnie pieści swym szeptem cichym i rączętami swymi chudymi. Ja opowiadam jej bajki dziwy, ona mnie królem swoim nazywa i taki wtedy jestem szczęśliwy. I taka ona wtedy szczęśliwa, moja kochanka, moja brzydula, smutne piosenki do snu mi śpiewa, a kiedy płaczę, to mnie utula, gdy marznę ciałem, mnie swym ogrzewa. Tak mi jest dobrze u mej brzyduli, tak cicho, jakbym już leżał w grobie. Za to ją wezmę w jednej koszuli, gdy tylko trochę forsy zarobię. Sprawimy sobie uczciwe gody bez księdza, świadków i bez kościoła. I tylko panna, tylko pan młody do biesiadnego zasiądą stoła. Kupię jej wino mocne, choć tanie, w jej biedne usta do krwi się wpije. I nim jesienny zły dzień nastanie, ja się z brzydulą na śmierć upiję. Proszę państwa, obok piosenek ballad z repertuaru Leona Schillera, obok piosenek o charakterze kupletowym, Momus również wprowadził modę na piosenki, które miały charakter popularnych, lirycznych szlagierów. Używam staropolskiego słowa szlagier w przeciwieństwie do słowa przebój, które, jak starsi pamiętają, powstało wiele później, w tak zwanym okresie dwudziestolecia i było wynikiem konkursu jednego pisma codziennego na zastąpienie szlagieru jakimś słowem innym, bardziej słowiańskiego pochodzenia. Takim autorem szlagierowych piosenek był Lucjan Konarski. Lucjan Konarski napisał piosenkę, która przetrwała długie lata i dzisiaj jeszcze jest śpiewana, jest nucona i została w pamięci nie tylko tych, którzy pamiętają Momusa i repertuar tego kabaretu. Myślę tutaj o piosence Dymek z papierosa. Usłyszę o państwo za chwilę w wykonaniu Wieńczysława Glińskiego. Wielkomiejski szum i dan pan dum, w obojętny tłum nieznacznie rzucam wzrok z ukosa. Patrzę dziewczę cud, jak z żurnalu mód, miękkich włosów brud, szarych jak dymek,
z papierosa. A więc mówię jej, pani zajrzeć chciej do mansardy mej, lecz ona żachnie się jak osa. Ja nie jestem z tych, które nęci szych, skwituj z pragnień swych i pal spokojnie papierosa. Ale amor Bóg, lekki opór zmógł, przeszła przez mój próg, w koszulce stoi już i bosa. Dobry miałem gust, ten liliowy biust, słodycz dla mych ust, więc rzucam precz w kąt papierosa. Szybko chwilę mkną, ciągle jestem z nią, serca szczęściem drżą, gdy uścisk schyla nam niebiosa. Już po słodkim śnie, już znudziłem się, już rzuciła mnie, jak niedopalek, papierosa. Czymże miłość jest? Słowa, czuły gest, upojenia chrzest, i już cię zdradza jasnowłosa. Rozpacz, smutek, żal ulatują w dal, wśród minionych fal, jak dym rozwiany z papierosa. Czymże życie też? Kochaj, szalej, wiesz, zresztą rób co chcesz, do śmierci ostrzy się już kosa. Życie, domek z kart, miłość, głupi żart, który tyle wart, że nie wart nawet papierosa. Tak, proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, zadymiona sala kabaretu Momus przed lat 50. Na stolikach perli się szampan złocisty, dookoła stolików siedzą panie i panowie, a ze strady płyną słowa: ten liliowy biust, słodycz dla mych ust. Tak, tak. No nic, proszę państwa, a teraz chciałem, żeby państwo posłuchali momusowych wariacji na popularny temat Kto rano wstaje, pióra Leona Choromańskiego, a w wykonaniu Andrzeja Łapickiego. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg chleba daje, a kto śpi dłużej troszeczkę, ten zjada z masłem buleczkę, a kto chrapie jeszcze dłużej, przed tym się pularda kurzy, a kto śpiący całą dobę, czczą w nim niezwykłą osobę. Kto się sennym brata biesem, tego proszą bądź prezesem. A z kim się śpiączka już zrosła, tego naród śle na posła. Zgodnie z momusową tradycją przeplatamy numery weselsze z numerami sentymentalnymi. Do takich należy sławna piosenka, ballada Peleryna, do której słowa napisał Mieczysław Srokowski, a muzykę Leon Schiller. Proszę państwa, te piosenki, które dzisiaj nazywamy schillerowskimi, mają swój specjalny klimat. One są jakimś echem piosenkarstwa francuskiego, echem literackiego kabaretu paryskiego tamtych czasów, a jednocześnie zostały uskrzydlone oparami młodej Polski, krakowskiej, młodopolsko-przybyszewskiej, jeżeli wolno mi tak się wyrazić, atmosfery. To były piosenki tak jak Peleryna, piosenki cyganerii artystycznej, tej cyganerii, która królowała na przedmieściach i biedowała na mansardach. Peleryna w wykonaniu Józefa Kondrata. Mojej peleryny nie chcą już w Lombardzie,
zzieleniała z wieku, jak sztof na bilardzie. Jest podziurawiona, jak sztandar bojowy. Moja peleryna, ten mój znak cechowy. Moją peleryną handlarz dziś pomiata, choć mi była wierna po wszech krańcach świata. Blądziłem w niej tułacz po forum Romanu, gdzie leko tron Cezarów i gdzie Herkulanów. Z mojej peleryny wszyscy drwią dziś pewnie, ja był w niej szczęśliwy i plakałem rzewnie. Kiedy śnieg zawiewał przez okna mansardy, a przyszło mi z ochą los dzielić zły twardy. Moja peleryna przed śniegiem i rosą tuliła mi zochę, nim śmierć przyszła z kosą. Pod mą peleryną, bladziutka z uśmiechem, tak zgasła mi zocha, jak gaśnie głos echem. Dziś ma peleryna, jak duchowie czarni, włóczy się wciąż ze mną z szynku do kawiarni. A jam chciał raz w głodzie dla chlebnych rozkoszy, jak Judasz ją sprzedać za 30 groszy. Lecz gdy handlarz rzekł mi, że na czapki potnie, z rąk mu ją wydarłem, besztając stokrotnie. Wziąłem ją na ręce, tuląc jak dziecinę, i łzy gorzkie padły na mą pelerynę. Proszę państwa, jak już wspominałem o tym, gościmy dzisiaj oprócz Arnolda Szyfmana dwóch jubilatów momusowych. Chciałem powitać w tej chwili pierwszego z nich, pana Henryka Małkowskiego, artystę Teatru Polskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy tutaj pana na naszą estradkę. Witam. Cieszymy się bardzo, że pan ciągle jest w znakomitej formie, panie Henryku. Co ten kabaret jednakże daje, okazuje się. Panie Henryku, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, wolno, proszę, bo to dla mnie wyjątkowa okazja i przyjemność. A mnie największa przyjemność. Tak, to dla mnie jest wielka przyjemność. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, chciałem powiedzieć, pan Henryk Małkowski był wieloletnim profesorem w szkole teatralnej. Wszyscy uczyliśmy się charakteryzacji u niego i nie tylko charakteryzacji. Proszę spojrzeć na te rysy. To wszystko zawdzięczam panu profesorowi Małkowskiemu. Proszę państwa, ja czytałem pana wspomnienia i tam jest taka wzmianeczka, że w tych momusowych czasach pan wykonywał taki satyryczny utwór Teofila Modrzejewskiego o redakcjach, tak? Tak. Ma pan ochotę, panie profesorze? Bajka o redakcjach. Bajka o redakcjach. Bardzo proszę. Razu pewnego, w dniu jakiegoś święta, zeszły się wszystkie zwierzęta. Tak czworonogie, jak ćmy i ryby i gady, w szczelu układy i zawarły pakt taki. Ponieważ ludzkie sfery zakładają gazety i różne kuriery dla nauczania czy oglupiania, chwaląc się swym rozumem przed zwierzęcym tłumem, przeto i nasza mądrość godną jest reklamy. Wielki, ogólny, literacki dziennik zakładamy. Brawo! Krzyknęły wszystkie i co siły redakcję założyły, obwołując wilka z honorem odpowiedzialnym redaktorem. Funkcje inne zaś radośnie
tak rozdzielono jednogłośnie. Dział zagraniczny, że mądry i długi, przeznaczono dla papugi. Ważne krajowe zaś artykuły, żółwie będą kuły. Truteń ma wziąć agronomię, bąk obrobi ekonomię. Politykę umiejętnie wezmą w łapy tylko capy. Krońkę ułożą kaczki i kaczęta. O felietonach niech mysz pamięta. Pluskwa będzie interwiewować, a zaś woły miejskich spraw pilnować. O znajomości łowiectwa zając da dowody. Gęsi wezmą się za mody. Kruk się sam polecił sposobem natręta do spraw sądowych za referenta. Koń ze sportu zda relację. Baran z teatru będzie robić inscenizację. Koty jako muzykalne będą dawały o koncertach kawały. A że dział ogłoszeń treść organu kończy, zbierze je pies gończy. Tu redaktor Wilk wsparł się na końcu ogona i rzekł: redakcja już założona. Jedynie jeszcze lwa i goryla, koguta, węża i krokodyla mianuje jako głównych korespondentów. A my w ton wzniosły krzyknęły osły. Wy wyróbcie abonentów. Panie profesorze, ja przepraszam bardzo, jeszcze chwileczkę. A pan profesor, ja to wiem z pana wspomnień. Proszę pana. Właśnie przed 50 laty w Momusie recytował również taki drobiazg Boja zatytułowany Franio. Owszem. Pamięta pan profesor? Proszę to? Bardzo. Tak? Już. O, proszę, to ja rozumiem już. Słuchamy. Franio to był chłopiec mały, ale był bardzo zuchwały. Lubił widzieć u siostrzyczki, kiedy zdejmuje spódniczki. Zaraz robił się niebieski i miał w oczach rzewne leski. Aż się bała dobra niania, żeby szlak nie trafił Frania. Albo się w kąpieli śmiała, tobie by się żona zdała. A on patrzył przerażony, bo nie był uświadomiony. Naradził się tato z mamą i z babunią też to samo, że to już największa pora zanieść Frania do doktora. Doktor zaraz wziął 3 ruble i kazał go moczyć w kuble. Powiedział, że to dziedziczne cierpienie psychofizyczne i że mu to przejdzie z wiekiem, jak będzie dużym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Jak państwo widzą, tak jak Momus niegdyś, tak i my dbamy. Przepraszam, że ja na estradzie, ale chwila zapomniała. Człowiek ma te tęsknoty, chciałby się przenieść gdzieś, hen w dal, czy hen w przód. Tak, i tu ja myślę, że tu jest bardziej twarzowo. Jak państwo słyszeli, nie tylko Momus ma aspiracje wychowawcze i uważaliśmy ją spóźnionej pory, należało zaprezentować państwu ten utwór ze względu na naszych milusińskich, a może niektórzy jeszcze nie śpią. I chodzi o to, żeby i dla dzieci też, i dla młodszego pokolenia była jakaś strawa o charakterze bardziej pedagogiczno-wychowawczym, mówiąc bardziej uproszczonym językiem. Proszę państwa, drugim naszym jubilatem wykonawcą jest pan Henryk Domański, którego serdecznie prosimy na estradę. To jest właśnie
ten czarujący pan, o którym dyrektor Szyfman na początku wspomniał jako o Heniu Domańskim. Ja muszę państwu powiedzieć, bo to ja pamiętam, nie z Momusa, nie, z Momusa nie, ale w kilka lat później po raz pierwszy miałem przyjemność pana widzieć właśnie jako tego, który stworzył typ tego, nie wiem czy dobrze pamiętam, Antka Warszawskiego w czapce, szalik, spodnie w kratę. To był taki kabaret Argus na ulicy Bielańskiej. Tak. I pan był tak uprzejmy, drogi panie Henryku, właśnie tak. I te organki, czyli harmoniki ustne i szereg kupletów. Także ja przyznam się, trochę się w tej atmosferze wychowałem i to są rezultaty, że nikt teraz mnie poważnie nie chce, że każdy mnie traktuje z jakimś takim, tak, no nie mówię o tym. Tak. Więc jak, czy ja dobrze pamiętam, że w tych czasach, kiedy pana bilet wizytowy brzmiał Henio Domański, tak, to jest humor szampański. O, Henio Domański, humor szampański. Tak, proszę, tak, no ja pamiętam, tych rzeczy się nie zapomina. W szkole miałem później trudności, ale takich rzeczy się nie zapomina. No, tak. No, i pan jestem... występował, drogi panie Henryku, i jako instrumentalista, tak, i jako piosenkarz. Kuplety, piosenki. Od czego chciałby pan zacząć i jakie panu rekwizyty są potrzebne? Pozwolę sobie, ja mam właściwie proszę o stolik. Stolik, to jest dla nas drobnostka przy tym wyposażeniu naszej telewizji. Tak, to wszystko jest organizowane. O, rzeczywiście. Dziękuję uprzejmie dziękuję. No i ten stoliczek już mi będzie pomógł. Proszę bardzo. Tak, ja jestem niepotrzebny, tak? Już tak, dziękuję bardzo. A ja sobie pozwolę, proszę państwa, teraz zademonstrować właśnie tą swoją filharmonię. O, już mam. Wszyscy to nazywają ustną harmonijką. A ja to nazywam po warszawsku fletropyskiem. Otóż, proszę państwa, na tych trzech fletropyskach, tak jak kiedyś w Momusie, rozpocząłem swoją karierę artystyczną dzięki, naturalnie, panu dyrektorowi Arnoldowi Szyfmanowi. Doktorowi filozofii. O, tak się jakoś poznał na mnie, że do dzisiejszego dnia się trzymam. Proszę państwa, ja pozwolę sobie na tych trzech, tych właśnie jak zaznaczyłem, fletropyskach zagrać oberka. Na pewno państwo zdziwieni, dlaczego to trzy. Przecież można grać na jednej, prawda? Nie można, bo ten oberek jest napisany w trzech tonacjach. A każda jedna harmonijka posiada tylko jedną tonację. Zresztą ja państwu tutaj, jak powiedziałem, zademonstruję i tak poukładam te harmonijki, a właściwie z tym tonacją, żeby jedna tonacja leżała obok drugiej tonacji, żeby nie było czasami detonacji. No tak, naturalnie. A więc pierwsza tonacja będzie D-dur, druga będzie A-dur, a trzecia będzie G-dur. Pozwolę sobie zaśpiewać te pierwsze kujawiaki właśnie, które śpiewałem 50 lat temu w Momusie. Naturalnie przy akompaniamencie również harmonijki ustnej, ale tonacja będzie F-dur. Proszę. Rzekła mi raz wdówka, mąż mój rok już w niebie, a ja wciąż nie mogę jeszcze przyjść do siebie.
Na to jej odrzekłem, współczując ogromnie. Nie chcesz przyjść do siebie, to przyjdź pani do mnie. Dziś od prostej praczki do pani Aliny. Wszystkie płaczą, że jest mydło bez mydliny. Ale ja znam takich, którzy całą zgrają, chętnie i bez mydła wszędzie się wsuwają. Mówią, że niewiasty, myśląc o swym jutrze, zgodnie z modą noszą suknie coraz krótsze. Gdy tak dalej pójdzie, różne helcie polcie będą już niebawem siedzieć na dekolcie. W pismach moraliści gorszą się szalenie, że wciąż pokazują nagość nam na scenie. Panowie pisarze, proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś płaci, to chce coś zobaczyć. Znałem raz małżeństwo, co się nie kłóciło i tak żyło zgodnie, że aż spojrzeć miło. Lecz wam tego stadła zdradzę tajemnicę. Ona była w Polsce, on zaś w Ameryce. Dziś, gdy do Plajtmana na kaślą płatniczy, ten się głośno śmieje, no i głośno krzyczy. Przed sklepami często napisz czytasz kręty, z powodu śmierci sklepu właściciel zamknięty. Mówią, krótki rozum, długie włosy mają, więc dzisiaj niewiasty włosy swe ścinają. Ścięła włosy Lusia, później jej mamusia, wreszcie ciotka Sapcia, a po Sapci babcia. W Białymstoku piszą pisma nam poranne, że tam zbezczyścili jakąś starą pannę. Więc obecnie jadą prędko tego roku wszystkie stare panny do Białegostoku. Proszę państwa, jeszcze nie wspomniałem o jednym dziale piosenkarstwa z tych czasów, o tak zwanych piosenkach apaszowskich, które oczywiście przyszły jako nowinki paryskie i znalazły swoje odpowiedniki w piosenkach o naszych Mańkach, Felkach i Antkach. Dla Momusa taką piosenkę napisał Konrad Tom, znany wielu z państwa później aktor teatrzyków, a przede wszystkim teatru qui pro quo, aktor i autor scenariuszy filmowych, do muzyki Jerzego Boczkowskiego, który poprzez Miraż przeszedł jako dyrektor teatru qui pro quo, tego słynnego później literackiego teatrzyku w dwudziestoleciu. Piosenka, o której chciałem państwu wspomnieć, nazywała się Na Czerniakowski, nie należy je mylić ze słynną Czarnomajką, której refren zaczynał się od słów Na Czerniakowskiej Górnej na Woli. Ta piosenka była jedną z pierwszych. Czarnomajka była późniejsza, potem była Mańka, potem była Felka, ale to był prototyp naszej piosenki apaszowskiej. Chciałem państwu powiedzieć, że wtedy ulica Czerniakowska była symbolem peryferii, gdzie ludzie bali się chodzić, gdzie błyskał nóż co jakiś czas. Jeżeli chodzi o porównanie z dzisiejszymi naszymi dzielnicami, no w pewnym sensie MDM oddawałby tę atmosferę. Usłyszą państwo za chwilę tę piosenkę w wykonaniu Aliny
Janowski. Choć ojca nie znał, matki też, uchował się bez troski. Żył, toć to najmniejsza żyje wesz. Nikt go nie spytał, jak się zwiesz na Czerniakowskie. Latem z ogrodów kwiaty kradł i czepiał się dorożki. Niech jaśnie książę kupi kwiat. Przepijał dychy potem rad na Czerniakowskie. Poranny zimą w głos się dar lub z szopką szedł krakowską. Raz świsnął nakryć kilka par i czarnej mańce zaniósł w dar na Czerniakowską. Po mańce Franka przyszła znów, co jasne miała włoski. Niemało o nią zatłukł bów, gdy chciał ją odbić ten Jów na Czerniakowskie. Pawiaka potem przeszedł chrzest, gdzie czuł się wcale bosko. I tylko czasem, co to jest, tak mu się jakoś cniło fest za Czerniakowską. Po wyjściu z ula żył jak mógł, jak dziedzic, choć bez wioski. Posyłał Felkę swą na róg, odbierał forsę, w zęby tłukł na Czerniakowski. W Sakpalcie jasnym chadzał szyk i czapce cyklistowskiej. Pan Ignac majcherkiem władał jeno myk. Pan Ignac znał go każdy smyk na Czerniakowski. A teraz będzie koniec już historii Andrusowskiej. Jak zwykle nocą zemsta nóż. Nikt nie zapłacze, no bo któż na Czerniakowski. Proszę państwa, ja muszę się przyznać, przed chwilą powiedziano nam, że są telefony z miasta i że bardzo nasi słuchacze by chcieli, żeby Henryk Domański powtórzył jakiś swój kuplet. Jeżeli pan Henryk ma ochotę, będzie nam bardzo miło. Jeżeli ze względu na spóźnioną porę nie będziemy mogli zadosyćuczynić prośbom naszych czarujących telewidzosłuchaczy, możemy obiecać państwu, że postaramy się, żeby w najbliższym czasie znów państwo mogli zobaczyć Henryka Domańskiego. Proszę pamiętać o tym, że nasz jubilat 50 lat temu zaczął swoje występy, że pora jest dosyć spóźniona i że może niektórzy z państwa również patrzą w tej chwili na zegarek, tak jak i my. W każdym razie jest nam bardzo miło i w imieniu Henia Domańskiego, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, przesyłamy serdeczne podziękowania. Proszę państwa, znacie państwo taką liryczną piosenkę? Pokoik taki mały, dwa kroki wszerz i wzdłuż. To była piosenka, ja wiem, że państwo pamiętacie, nie wszyscy pamiętają, że piosenka ta po raz pierwszy była wykonana w kabarecie Momus. Tekst napisał do niej Lucjan Konarski, muzykę ten właśnie doktor Alfred Lubelski, ten Paryżanin, który przyjechał na mariaż do stołecznego miasta Warszawy. Usłyszycie państwo Biały Pokoik w wykonaniu Mieczysława Mileckiego. Pokoik taki mały, dwa kroki wszerz i wzdłuż, krzesełka dwa w nim stały, a stolik przy nim tuż. Żelazne proste łóżko w kolderki śnieżnej szacie, me wiersze pod poduszką, od wszystkie sprzęty macie.
Serce uspokój, myśli uspokój, marzeniem znieś się w ulud kraj. Ten jasny pokój, ten biały pokój, to mej miłości słodki raj. Serce uspokój, myśli uspokój, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Ten jasny pokój, ten biały pokój, do mej miłości słodki raj. Bogatym dziś i stary, młodości pierzchnął sen, miłości znikły czary wśród zmiennych życia scen. Jem kompot z ananasów, mam komnat wielkich pięć, jednak do dawnych czasów powrócić bierze chęć. Jednak do dawnych czasów powrócić bierze chęć. Raz dziewczę się splakało, cóż ci jest moja droga? Ach, krzesło się złamało, złamana jedna noga. E, głupstwo powiedziałem, nie martw się ukochana. Siadłem na pozostałem, a lubą na kolana. Niech żar miłości serca zjednoczy, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Daj mi twe usta, daj mi twe oczy i siebie całą daj mi, daj. Niech żar miłości serca zjednoczy, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Daj mi twe usta, daj mi twe oczy i siebie całą daj mi, daj. Gdy krzesło zaś ostatnie podobny spotkał los, wpadliśmy w dobrą matnię kupić, a pusty trzos. Cóż robić, pytam z płaczem, bo bieda, dobrze wiecie, najgorsza bieda w świecie, gdy siedzieć nie ma na czym. Serce uspokój, myśli uspokój, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Ten jasny pokój, ten biały pokój, to mej miłości słodki raj. Serce uspokój, myśli uspokój, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Ten jasny pokój, ten biały pokój, to mej miłości słodki raj. Znalazła się wnet rada, wypada, nie wypada, i zamiast odpowiedzi na łóżku się wnet siedzi. A żeby zaś sąsiedzi z okien nie podpatrzyli, tośmy po krótkiej chwili rolety zapuścili. Kochane łóżko z białą poduszką, dziewczęcych pragnień żarty znasz. Gdy w tobie kryje łabędzią szyję, chowając splomienioną twarz. Kochane łóżko z białą poduszką, za naglą pomoc dzięki ci, dziękuję ci za słodkie sny, od których jeszcze serce drży. Bogatym dziś i stary, młodości pierzchnął sen, miłości znikły czary wśród zmiennych życia scen. Jem kompot z ananasów, mam komnat wielkich pięć, jednak do dawnych czasów powrócić bierze chęć. Jednak do dawnych czasów powrócić bierze chęć. Serce uspokój, myśli uspokój, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Gdzież jest ten pokój, ten biały pokój, pierwszej miłości słodki raj. Serce uspokój, myśli uspokój, marzeniem wznieś się w ulud kraj. Gdzież jest ten pokój, ten biały pokój, pierwszej miłości słodki raj.
Miłe wspomnienia, proszę państwa. Jak tam w tej piosence śpiewał Mieczysław Milecki? Jem kompot z ananasów. Co za czasy, o tej porze w nocy mam komnat wielkich pięć, a marzy o małym pokoiku. Czego my się obawiamy? No obawiamy się, jeżeli w tej chwili tego programu słuchają panowie z gospodarki komunalno-mieszkaniowej, no to mogą powiedzieć, że my wszyscy marzymy tylko o małych pokoikach i to dwa na dwa. Ja chciałem zwrócić uwagę, że te marzenia były takie, ale to był pokoik taki mały, ale z dziewczyną, proszę państwa, z dziewczyną. Tak, i w ogóle co to za dyskusja o tej porze na tematy mieszkaniowe, kiedy tutaj czar wspomnień momusowych. Tak, wspomnienia. No cóż, kończymy nasz program wspomnień, które myślimy były momusowymi wspomnieniami i dla państwa, no i dla naszych dzisiejszych jubilatów. Ja jestem jubilatem i finiszuję panu i dziękuję serdecznie za współpracę. I panu, i wam wszystkim, że dopomogliśmy dzisiaj, wspólnieśmy zrobili ten wieczór wspomnień o momusie w 50-lecie istnienia tego, nie istnienia, a stworzenia tego teatru. Bo 31 grudnia będzie lat 50 od pierwszego przedstawienia. Tak, tutaj były podziękowania. Oczywiście my dziękujemy również naszej czarującej publiczności, że stworzyła taki miły i cierpliwy nastrój. My sobie zdajemy sobie sprawę, bo tutaj dyrektor Szyfman miał wątpliwości.